Dużo wartości. Wartość była 119, to bliżona o to. Tak długo trwa, bo to jest ruchomość, a nie nieruchomość. Protokoły trzeba spisać. A propos pasaka, a jak to idzie szukanie pasaka? Nie, ja na razie ten. Jeśli już to już tak we wrześniu, dlatego że tego nie mogę wykonać, żeby podatku nie płacić. No musisz mieć rok auto, żeby ten. Tak, tak. Tam już nie można być, tak? A on jest prezent na górę, no to nie opylać. Ten duży tylko, ten mały jeszcze nie. Dobra. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry. Gazeta Świętojańska, Jacek Urban. Bardzo mi proszę, dać mi jeszcze, jeszcze nie, tak? Czyli jeszcze czekamy na rozstrzygnięcie, tak? Zapraszam na konferencję. Okej, okay. Gdzie będzie? No dobra. Tam przy mównicy. Gdzie? Nie, jeszcze chwila. Moja dziewczyna nie jest zadowolona, a ona słucha heavy metalu jakiegoś takiego, że oszatana śpiewają cały czas. Powiedziała, że to jest straszne. No jak już przyznać pewien swojej seksualności, to może nosić. Co? Przyznać pewien swojej seksualności, to może nosić. Ale pewien tej odmiennej, czy tej normalnej? Pojęcie jakiej, no. Czy ja wspomniałem o swojej dziewczynie, bo to taki wypadek się wydarzyło? Tak, tak. No i okazało się, że płacił mi to, żeby się zobowiązał. A może jest jakiś, był jakiś tajemniczy młody człowiek? Ale wiesz co? Ale wiesz co? Dzień dobry. Zapraszam państwa na konferencję. Pana również, panie przewodniczący. Witam państwa bardzo serdecznie na spontanicznej konferencji po licytacji, która nie doszła do skutku wskutek tego, że nikt nie zaoferował nawet ceny wywoławczej. Ja chcę jasno powiedzieć, że w tej całej sprawie nie chodzi o samochód. Doprowadziłem do tej licytacji świadomie, dlatego, że mamy do czynienia z pierwszą w wolnej Polsce po 1989 roku licytacją majątku polityka przez potężny koncern medialny, jakim jest Agora, za głoszone poglądy. Dzieje się to w sposób symboliczny, 3 dni po osiągnięciu monopolu instytucjonalnego przez Platformę Obywatelską, 3 dni po inwestyturze pana Bronisława Komorowskiego, kiedy jedna opcja ma wszystko, licytuje się polityka opcji przeciwnej, polityka opozycji za poglądy. W tej sytuacji chciałem wyrazić wielką wdzięczność tym autorytetom moralnym, wybitnym polskim publicystom, dziennikarzom, którzy podpisali protest przeciwko licytacji za poglądy, takim osobom jak pan marszałek Zbigniew Romaszewski, jak pan Ryszard Bugaj, jak pan Andrzej Zybertowicz, Rafał Ziemkiewicz, jak europosłowie, jak politycy
oraz wybitni dziennikarze jak Michał Karnowski, Piotr Semka, Piotr Zaremba, Igor Jankę i wielu, wielu innych. Ja jestem ofiarą wyroku sądowego za wyrażoną opinię. Nie jest prawdą, jakobym kogokolwiek znieważył, kogokolwiek zniesławił. Wyraziłem opinię 4 lata temu, zupełnie banalną, że mamy do czynienia ze swoistym antypisowskim, również wówczas w 2006 roku, porozumieniem części mediów, części biznesu. Nie mówiłem, że Gazeta Wyborcza pisze na zlecenie, że pisze na pod czyjeś dyktando, że idzie na czyimś pasku. Nie. Wskazywałem na oczywistą synergię i podobieństwo interesów części mediów i części biznesu. Wymieniłem w tym kontekście spółkę J&S, do której osobiście nic absolutnie nie ma. Pozdrawiam ją bardzo serdecznie, cieszę się, kiedy ludzie zarabiają pieniądze. Natomiast jako poseł mam wątpliwości, czy sytuacja, w której media są wspierane przez biznes i kończy się to w taki sposób, że po półtora roku od mojej wypowiedzi pierwszą decyzją rządu Platformy Obywatelskiej, tej tak bardzo upragnionego przez Gazetę Wyborczą po obaleniu gabinetu Jarosława Kaczyńskiego, że pierwszą decyzją rządzących jest umorzenie tej spółce kary 500 000 000 zł nałożonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, to wówczas mam prawo powiedzieć, że życie dopisało swoistą puentę i że moja wypowiedź o wspólnocie interesów różnych grup nacisku środowiskowych i środowiska była bardzo uzasadniona. Ponieważ ta sprawa jest bardzo skomplikowana, nie chcę Państwa zanudzać, odsyłam do spotu internetowego, jaki w tej sprawie przygotowałem, wyprodukowałem, który za chwilę będzie można oglądać na portalu wpolityce.pl. Łatwo przekręcić tę nazwę tego portalu wpolityce.pl. Tam będzie wkrótce zawieszony spot, w którym wyjaśniam całą tą zagmatwaną sytuację. Dlaczego uważam, że wyrok sądu za wyrażoną przeze mnie opinię jest niesprawiedliwy i doprowadził do tej licytacji? Protestuję przeciwko temu, że sądy w Polsce czynią z jednej ze stron, jaką jest Agora S.A., super sąd, dlatego że sądy wydają wyroki, w których jednym z elementów jest to, że wymiar kary zależy od Agory S.A. Proszę zwrócić uwagę, że ja w tej sprawie wykonałem wszystkie wykonalne wyroki, jakie z punktu widzenia ekonomicznego poseł na Sejm w roku 2006, 7 czy 8, wtedy byłem poseł na Sejm Krajowy, mógł wykonać. Wykonałem wyrok, zamieściłem przeprosiny w Telewizji Polskiej w programie Warto Rozmawiać, chociaż oczywiście nie zgadzam się z wyrokiem, ale wykonuję wyroki sądu, nawet kiedy się z nimi nie zgadzam. Dlatego zamieściłem przeprosiny w programie Warto Rozmawiać. Zapłaciłem 10 000 zł na zakład niewidomych w Laskach. Zapłaciłem 2680 zł kosztów zastępstwa procesowego dla Agora. To wszystko było wykonalne z wielkim bólem, ale wykonałem. Doszedłem do ściany w momencie, kiedy doszedłem do tej części wyroku, której wykonanie i wysokość zależała od Agory S.A. To bowiem od Agory S.A. zależało, czy za zamieszczenie ogłoszenia w tej gazecie zapłacę złotówkę, czy 100 000 zł. Krótko mówiąc, sądy w Polsce dają jednej ze stron status supersądu, który może zrujnować drugą stronę. I z tego prawa Gazeta Wyborcza, konkretnie jej wydawca Agora S.A. skorzystały, proponując mi swoiste ultimatum, że ogłoszenie kosztuje 34 000. To są 4 miesięczne pensje posła krajowego i takiego dobrze usytuowanego w komisjach, który zasiada w prezydiach komisji. 34 000 zł. Bardzo dużą kwotę. Ale mogą puścić mi to ogłoszenie taniej. Za 4 000 zł. Pod jednym warunkiem,
że zrezygnuje ze skargi kasacyjnej. Krótko mówiąc, miałem sprzedać za 30 tysięcy złotych rabatu swoje konstytucyjne, niezbywalne prawo do sprawiedliwego sądu, prawo do obrony. Jako człowiek, który całą swoją młodość poświęcił tutaj w gdańskim podziemiu, w gdańskiej Solidarności, jako działacz i dziennikarz, walce o wolność słowa w Polsce, między innymi o zwycięstwo wolności słowa w Polsce, nie mogłem przyjąć tej nieetycznej propozycji. Dlatego wolałem doprowadzić do tej licytacji, żeby zaalarmować opinię publiczną o tym, co złego się w Polsce dzieje. Że koncerny, potężne koncerny medialne potrafią uzyskać taką przewagę nad światem polityki, że potrafią kneblować usta. Tak jak symbolicznie tutaj koleżanki i koledzy mają zakneblowane usta